panowie, więc jadę odebrać ten sterownik na pocztę, bo wczoraj nie było mnie w domu, listonosz nie posłuchał mojej instrukcji, żeby zostawić w miejscu, które wyznaczyłem. No trudno. Podmieniłem wczoraj czujnik wału na używkę, znaczy nie używkę, tylko nie oryginalny, ale silnik chodził tak samo, więc zamieniłem go na swój oryginalny. Teraz najważniejsza rzecz. Wczoraj dostałem maila od jednego z was, jednego z widzów, który pisał, że te sterowniki w tym modelu, czy ogólnie, są notoryczne. Notoryczne wady są, że tam coś się odlotowuje, czy pęka. Także kolejna wada, chyba E46, powiedział, że jeden gościu miał, jego kolega miał wypadanie zapłonów, ściągali nawet głowicę, remontowana była i nic to nie dało. Co się okazało, że właśnie uszkodzony był sterownik po wymianie sterownika, a od kogo chodzi pięknie, ładnie. Także tu jest jedna uwaga. Zawsze miałem cylinder numer 1 na impie. Wypadanie zapłonów było lekko wyżej, więcej było niż na innych, choć nie wywalało nigdy błędu. Nie było to jakieś problematyczne, aczkolwiek po remoncie najpierw głowicy chyba 3 lata temu nic to nie dało, byłem trochę zdziwiony. Potem wiecie, robiłem remont silnika, niedawno wymieniałem popychacze, wałki i też nic to nie dało, więc już nie wiem, no ktoś powie zamień cewki, no ludzie, no na tyle już głupi nie jestem, żeby takich rzeczy nie zrobić, ale jest to zastanawiające, więc jest 50-50, że ten sterownik coś zmieni lub nie. No nie mówimy teraz o mapie paliwowej, bo to tam wiadomo mocy, te sprawy, ale tym nie zajmuje się mapa paliwowa. Pliki, które sterują, czy ogólnie samo urządzenie, stan techniczny samego urządzenia może być nieciekawy i tam może być problem. Także zobaczymy, czy to coś zmieni. Odbiorę go, zamienię i zobaczymy. Ten drugi sterownik pochodzi z takiej firmy Digital Tuning Solution. Please disconnect battery before connecting ECU. Zamienimy i tyle, zobaczymy co to da. Dobra, chwila prawdy, przekręcamy kluczyk. Działać działa. Pewnie się będzie musiał nauczyć mapy i takich tam pierdół, ale myślę, że falowanie nie zniknie. Chociaż gówno. Klima. Kurczę, no. Dobra, nic nie będę mówił. Trzeba się przejechać. Panowie, nie wiem, muszę mu dać się nauczyć temu sterownikowi, ale jedno co zauważyłem, no pewno nie trzepię tak silnikiem. To minimalna sprawa, wiadomo, minimalna, ale lewarek biegów i tu przy siedzeniu, tak jak kiedyś było przynajmniej, nic się nie dzieje. Falowanie jest. Już czuję różnicę, że auto szybciej podbija obroty.
żeby nauczyć samochód najszybciej mapy, trzeba każdy bieg powciskać na maksa. Ja tu YouTube'a kręcę, człowieku. Wciskam lekko gaz, puszczam. Czy ja wiem? Jakieś tam... Jest falowanie. Wciskam klimę. Teraz bawię. Ja się bawiłem gazem, teraz doprowadziłem do zgaśnięcia. Proszę panowie, nic to nie dało praktycznie, wymiana sterownika. Oprócz tego, żeby jest zchipowany, jest poprawa. Jest trochę odczuwalna moc, nie dużo, ale jest odczuwalna, między 1500 czy 3000 obrotów. Czuć, że samochód woli iść bardziej do przodu niż wcześniej. Także jest ok. Czy to jest warte tych pieniędzy? Na pewno powiem tak, że ktoś, kto nie ogarnął samochodu, ma jakieś tam trzęsienie silnika, takie różne rzeczy, wypadanie zapłonu. Aczkolwiek uwaga, z wypadaniem zapłonu dostałem maila od jednego z was, tak jak mówiłem, że czasami, jeżeli już naprawdę nie ma opcji, często się zdarza, że te sterowniki padają. Fizycznie jest tam pęknięcie, czy odlutowane coś i właśnie powoduje jakieś błędy i wypadanie zapłonu. Aczkolwiek w tym przypadku raczej tutaj z moim sterownikiem nic nie było źle, także ja go nie odsyłam, zostawię sobie go. To jest fakt. Czy się opłaca? No, tak jak mówię, ktoś, kto ma problemy, musi ogarnąć samochód. Nie ma sensu tuningowania, cokolwiek kombinowania. Jeżeli jest jakiś problem, nie wiem, tam lewe powietrze, takie naprawdę bzdury, jak ktoś ma zamiar wydać, nie wiem ile, ja dużo za to nie zapłaciłem, ale jak ktoś ma zamiar wydać tam w Polsce na tunik 1000-1200 zł, a jeździć z, nie wiem, z odkręconą świecą, czy z jakimś rozwalonym wężykiem, czy brakiem wężyka, czy zapchanym filtrem, no to musi się zastanowić. Najpierw trzeba ogarnąć samochód, doprowadzić go do stanu, można powiedzieć, bardzo dobrego, a wtedy można się bawić w tunik. Dlatego właśnie to było moim celem. Czy żałuję tego, że to nie działa, że wymiana tego sterownika nie działa? Nie, nie żałuję, bo tak jak mówię, to by dwie pieczenie. Chciałem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ale się nie udało. Ale można powiedzieć, że upiekłem, bo pokazałem wam, że w tym przypadku falujących obrotów na wolnych obrotach nie działa to. Więc tak jak ktoś tam skomentował, że to może być coś innego, mechaniczna sprawa. Być może, tylko tak jak mówię, silnik jest po remoncie, głowica była robiona, dół był robiony, nie ma żadnych wycieków powietrza, czy tam podciśnienia. Wszystko jest na tip-top, świece są nowe. Wszystkie cztery sondy były w swoim czasie wymienione, dwie ostatnio, niektórzy o tym wiedzą. Przepływomierz jest nowy, oryginalny. Wczoraj zamieniłem czujnik wału. Co prawda nie oryginalny, ale nic to nie zmieniło, więc to znaczy, że mój oryginalny jest dobry. Dwa czujniki na wałkach, oryginalne, zmieniane. Jest jeszcze jedna opcja, aczkolwiek czekam na odpowiedź tej osoby.
Ale jeszcze mam jedno coś, coś mi w głowie chodzi. Ale nie wiem, czy mi się to będzie chciało robić. Na razie pojeżdżę chyba parę dni tym samochodem. Być może w następny piątek, sobotę, zobaczymy. Ale co to będzie? To nie będzie raczej z tym związane, aczkolwiek nie wiem. Jest pewna teoria, którą muszę jeszcze zgłębić i tym też na pewno się z wami podzielę. Także to tyle na temat, powiedzmy, na razie falujących obrotów i chip tuningu. Także jeżeli ktoś myśli o takiej zamiance komputera czy tam sterownika, myślę, że jest, że w porządku. Nawet plug and play bez hamowni jest ok. Widzieliśmy, że korekty się ustawiły, wszystkie sondy są połączone, nie ma żadnych błędów na moim snaponie. Także myślę, że nic z tym na razie się nie dzieje. Także skręcę wszystkie śrubki na pokrywce i zostawię ten remapowany na razie. Swój zostawiam, nie sprzedaję go, nie jest to warte. W razie lipy zamienię, tamten odsyłam. Także to by było na tyle. Dzięki, na razie.